Witam z tej strony Rafhard. Dzisiaj będzie podsumowanie aerografu Fine Art 180X. To są moje przemyślenia po wykonaniu jednego modelu, po kilku malowaniach tym aerografem. Przepraszam z góry, jeśli będę źle wypowiadał to słowo. No, tak sobie już wbiłem do główki i no, tak mi zostało. Także osoby urażone przepraszam. Jak widzicie tutaj na tym pięknym załączonym obrazku mamy kilka aerografów, do których będziemy porównywać ten pistolet natryskowy. Pierwsza rzecz, co mi przeszkadzało na samym początku? Na samym początku przeszkadzała mi wielkość spustu. Wielkość spustu, on ma bardzo mały spust. Tutaj weźmy na przykład Badgera. Spójrzcie, mój palec wygląda tak. Tu jest spust praktycznie idealny, a tutaj jest taki. Czyli jest mniejszy, ale do tego można się przyzwyczaić, to tam nie ma jakiejś tragedii. Druga sprawa. Podczas malowania raz odmówił mi posłuszeństwa, nie wiedzieć czemu nie leciało powietrze. Być może winę ponosi dziwny zawór. Dziwny zawór, bo jak widzicie tutaj na tym obrazku, on ma wylot powietrza z boku i tutaj w środku jest też tylko taki wlot jeden. Także to jest dziwne dla mnie. Dziwnie konstrukcyjnie. Dla porównania pokażę Wam, jak tutaj taki aerograf, który chce uchodzić za wyższą półkę chińską, wygląda. Tak wygląda. Ok. I teraz tak. Co Wam mogę pokazać, czego Wam mogę nie pokazać, bo to też jest istotne w ocenie aerografu. Mogę Wam pokazać, jak on wygląda, jaką ma budowę. Mogę Wam pokazać coś, co jest bardzo fajne. Bardzo fajną rzeczą jest tutaj to, że mamy dyszę, która nie jest montowana, nie jest przykręcana. Ona jest po prostu wchodzi na ścisk i tutaj się już z tym nic nie dzieje. Tak wygląda demontaż dyszy, a teraz, żeby ją zamontować z powrotem, to po prostu trzeba trafić tutaj w ten otwór i to jest wszystko. Nie musimy mieć kluczyka, nie musimy tutaj tego przykręcać i jest po prostu ok. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Igła jest przelotowa, czyli możemy ją sobie włożyć z jednej albo z drugiej strony. To jest też fajne. Co mi się nie podoba, na co nie mam wpływu, już tego nie zmienię, to jest wielkość zbiornika. Może wydawać się tam błahostką, ale jak dla mnie on jest po prostu za duży, dlatego że ja robię modele 1 do 72, 1 do 48, 1 do 35 i zawsze można sobie dolać tej farby, a w widoku, znaczy to Wam bardzo prosto Wam to pokażę, w tym momencie maluję coś, tak? W tym momencie coś maluję i ten zbiornik jest po prostu trochę duży i mi może przeszkadzać. W innych aerografach rozwiązane jest to w ten sposób, że mamy mniejszy zbiorniczek, gdzie możemy częściej dolać tą farbę i to jak gdyby nam nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Dobrze. Czego Wam nie mogę pokazać? Nie mogę Wam pokazać, jak funkcjonuje spust. To jest taka bardzo ważna rzecz, jeśli nawet nie najważniejsza. Dlatego mam dużo negatywów, jeśli chodzi o film pod tutaj H&S, ich najtańszym aerografem, bo stwierdziłem, że spust jest do kitu. Ale tak niestety jest. Więc tu jest bardzo fajny spust. To jest bardzo fajny spust, ale to tego też nie mogę Wam pokazać, bo wy tego, no trzeba było po prostu wziąć do ręki i sobie nacisnąć i pomalować. Bardzo fajny spust jest w tym i bardzo fajny spust jest w tym. Tu jest taki średni spust. Nie mam tutaj jak gdyby żadnych zarzutów, czy on się zacina, czy coś takiego. To tutaj takich zarzutów to, nie mam, ale tutaj jak gdyby jego dokładność
To też taka średnia półka, można powiedzieć. I teraz tak, pytanie, czy ja polecam tego Fine Arta 180X jako areograf dla początkujących? Tak, polecam go z dwóch powodów. Po pierwsze, jego cena w granicach 140 zł, więc jeżeli nawet coś popsujemy, to nie będzie tragedii. Druga sprawa, nie przekręcimy dyszy. No wiadomo, że jeżeli na przykład kupimy sobie jakiegoś innego Chińczyka i on ma dyszę, o, widzicie, tutaj jest jego dysza. Wygląda w ten sposób. Jeżeli tutaj zbyt mocno to przekręcimy, to ją urwiemy. Więc tak średnio dla początkujących. Trzeba być bardzo ostrożnym. W ogóle praktycznie, jakbym był początkującym, to w ogóle bym odrzuciłbym kluczyk i tutaj po prostu nawet ręką bym po prostu dokręcał i tyle. To jest taka moja rada też dla początkujących. Jeżeli macie coś, co ma kluczyk, jest dysza, no to nie używajcie kluczyka. Po prostu ręką dokręćcie, żeby tego nie urwać. Dobra. No i to chyba było tyle. Tutaj 6 minut rozgadałem się. Podsumowując, do mniejszego spustu tutaj idzie się przyzwyczaić, mimo tego, że też nie mam jakichś wielkich, wielkich palców, ale tutaj on jest troszeczkę mały. Tutaj może być problem z dyszą powietrza, znaczy z zaworem powietrza, tak? Nie widzę, żeby były problemy tutaj z dyszą i igłą, bo ona jest, tak powiedziałem wam, pokazałem wam, przelotowa. Jest tutaj, możemy sobie ustawić wielkość plamki, jaką chcemy uzyskać. Oczywiście on nie jest super dokładny, tak? No jest dobry na początek, to jest taka średnia półka, na pewno jest lepszy od tych tutaj dwóch i od tych dwóch też. Od tego nie. Ale to już jest moje ewidentne zboczenie, bo ja uwielbiam coś takiego bardzo precyzyjnego, jednofunkcyjny, i to jest dla mnie bajka. Jeżeli mam jakieś do malowania coś małego, to jest coś pięknego po prostu. Polecam serdecznie takie zabaweczki też mieć na składzie. Ja bym go ocenił mniej więcej, jeśli chodzi o użytkowanie, wyżej od tego na pewno, bo tutaj jest też taka zwykła dysza, którą można urwać, wyżej od tego. Jeśli chodzi o precyzję i ten, to jest nadal poniżej tych dwóch areografów. Oczywiście to jest moje, wyłącznie tylko moje zdanie i to też jest moje zdanie po wykonaniu jednego całego modelu, który możecie sobie zobaczyć filmy o tym, jak go budowałem, bo całość była właśnie wykonana tym 180X. I to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś, nie wiem, inne testy sprzętu, bo tutaj też wysłałem zapytanie do Adlera, Air Force 9001, coś takiego, ale producent nabrał wody w usta i się nie odezwał w ogóle do mnie. Czy dostałem tylko informację, że się ze mną skontaktują w poniedziałek, że dostanę jakąś informację, znaczy to było na takiej zasadzie, wysłałem zapytanie, czy udostępniają testy do recenzji. Cisza. Drugie zapytanie, proszę o odpowiedź, czy udostępniacie test do recenzji, czy ewentualnie mógłbym kupić ten, jeżeli się boicie, że go zjem, przepiję, czy mógłbym kupić go na jakichś promocyjnych warunkach. Cisza. Słuchajcie, takie firmy jak H&S nie mają z tym problemu, znaczy on, podejrzewam, że mają większy budżet i oni tutaj nie było na przykład problemu, żeby wypożyczyć jakieś airbrushe do recenzji u nich, a tutaj Adler, polska firma, nie wiem o co chodzi, być może boją się tego, że sprzęt może się okazać niedobry, ale tego nie zakładam z góry od razu. Nie, może nie mają po prostu budżetu na coś takiego, albo nie wypożyczają sprzętu, bo się boją, że ktoś popsuje. Nie mam zielonego pojęcia.
Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje gadanie. Jeszcze raz, dzięki za subskrypcję, dzięki za oglądanie, dzięki za kciuki w górę i kciuki w dół. I poproszę o jakieś komentarze, tak? Żebyście skomentowali, czy zgadzacie się z moim zdaniem, że to jest troszeczkę za małe. Jeśli sami malujecie, to też proszę o to, jak się wam maluje tym 180X. Czy wam się podoba, czy nie? Co mieliście poprzednio, jakie aerografy i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.